Damian, jak Ci się podobało powitanie w Katowicach i Twój pierwszy występ tutaj na Bukowej już w barwach GKS-u Katowice z krzesełkiem? Witam wszystkich. No na pewno miło. Wrócić na Śląsk w rodzinne strony. Powitanie też bardzo miłe, sympatyczne. Cieszę się, że za pierwszym razem wykonane zadanie. No także nic, tylko kurczę cały czas do przodu i coraz lepiej, coraz szybciej do góry piąć się i z GKS-em walczyć o najwyższe cele. Powiedz mi, podpisałeś kontrakt z GKS-em Katowice, ale nas wszystkich tutaj, całą społeczność GKS-u Katowice interesuje, dlaczego właśnie wybrałeś nasz klub, bo z tego co wiem, to miałeś jeszcze kilka innych ofert. No tak, to prawda, miałem kilka innych ofert, ale wydaje mi się, że no już jakiś czas krążę poza Śląskiem. Mam tutaj rodzinę, między innymi w Katowicach też. 10 minut stąd mam na stadion z domu autem, więc na pewno powrót tutaj w rodzinne strony to był taki duży taki bodziec, dzięki któremu zdecydowałem się na powrót na Śląsk. Ale też ta osoba trenera Jacka Paszulewicza jakby miała wielkie znaczenie, bo współpracowałem z nim półtorej roku w Grudziądzu i ten czas bardzo mile wspominam, także na pewno też dzięki temu jestem tutaj w Katowicach. Ja w moich pytaniach postaram się zachować pewną chronologię, dlatego wróćmy do, jeżeli dobrze pamiętam, do 2011 roku. Gracie Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych, zdobywacie wicemistrzostwo, drużyna naszpikowana gwiazdami, drużyna Górnika Zabrze i ty, który odbierasz tą statuetkę MVP. Jak wtedy się czułeś, jako młody zawodnik, który z każdej strony jest gdzieś komplementowany jako ten zdolny, jako ten najlepszy w tej drużynie? No na pewno fantastyczne wydarzenie i dla mnie osobiście tytuł MVP juniorów starszych to było coś wielkiego. I też bodziec do coraz większej pracy nad sobą, do rozwoju. No na pewno ten okres bardzo mile wspominam. Szkoda, że nie udało się wtedy zdobyć Mistrzostwa Polski z drużyną Górnika, ale indywidualne wyróżnienie też jest dla mnie takim plusem i czymś, taki zaszczyt, można powiedzieć. Kariera piłkarska różnie się układa zawodnikom. Ty miałeś tą zwyżkę, czyli 2011 rok, gdzie wszyscy cię doceniali, a potem przychodzi ten 2014 rok, kiedy gdzieś to życie chyba ci się trochę załamuje. Mam na myśli to życie piłkarskie. To był trudny czas dla ciebie? No na pewno bardzo trudny, bo z okresu juniorów samo przejście do seniorów nie było jakimś trudnym wydarzeniem, bo przechodziłem akurat do Ruchu Radzionków, gdzie atmosfera w szatni, zresztą jak w większości śląskich klubów, była znakomita. Więc de facto samo przejście z juniorów do seniorów nie było trudne. Natomiast no, później wydarzyło się tak, jak się wydarzyło. No, być może za szybko uwierzyłem w siebie, złapałem, wydawałoby się, Pana Boga za nogi. No i potoczyło się kiepsko dla mnie, można to powiedzieć. Dosyć szybko na świat przyszedł mój syn. Potem ślub z żoną. Akurat byłem w takim klubie, gdzie sytuacja finansowa no, nie była jakaś rewelacyjna. Były jakieś tam zaległości, wiadomo, rodzina. Trzeba było jakoś utrzymywać. Ważne były pieniądze przede wszystkim. No, niestety tych pieniędzy nie było za dużo i stąd takie decyzje, aby przerwać grę, gdzieś pojechać do pracy, poszukać czegoś innego. Można tak powiedzieć, w podróż za chlebem. No, szybko bardzo życie sprowadziło mnie na ziemię i można powiedzieć, że dzięki temu doceniam teraz to, gdzie jestem, co robię i daję z siebie w każdym dniu maksa, i ponieważ wiem, jak mogło moje życie wyglądać, a jak wygląda teraz. Jak będziesz miał kiedyś okazję wyjść, to już pewnie za niedługo, z szatni GKS-u Katowice, na ścianie jest taki napis, łacińska sentencja: zwycięża ten, kto wytrwa. To chyba takie mocne słowa, które świetnie opisują ciebie i to, co się w twoim życiu wydarzyło. Mocne i prawdziwe, no dokładnie. Ten, kto nie doświadczy może jakichś tam ciężkich chwil w swoim życiu, ten nie docenia może tego, co ma. I na pewno ta sentencja, o której wspomniałeś, jest prawdziwa. Nie wygrywa ten, kto nie walczy. Z każdym wyjściem na trening, na mecz, sparring czy cokolwiek, trzeba dać siebie maksa.
i wierzyć przede wszystkim w siebie i w swoje umiejętności. Powiedz mi, bo ty wierzysz w swoje umiejętności, trener wierzy w twoje umiejętności, ale kto jest dla ciebie największym wsparciem? Czy to jest właśnie rodzina, twoja żona z synem? Tak, dokładnie. No, największym moim wsparciem jest zdecydowanie moja żona i syn. To dla nich przede wszystkim robię to, co robię, czyli gram w piłkę. Ale też kocham to robić i uważam, że gdybym nie grał w piłkę, no nie wiem, chyba, tak jak już kiedyś powiedziałem, musiałbym się chyba zastrzelić, bo nie wyobrażam sobie innej mojej przygody w życiu. Powiedz mi, z trenera Jacka Poszlewicza już znasz, tą taktykę też znasz. Chyba łatwo będzie ci się przestawić z gry, przestawić do tej gry w nowym klubie w GKS-ie Katowice. Tak, no, znam trenera Poszlewicza, jego taktykę, pomysł na grę. Więc wydaje mi się, że bardzo szybko się dostosuję do tego systemu i mam nadzieję, że wkomponuję się w skład, w drużynę i będziemy osiągać dobre wyniki. Właśnie, jeżeli chodzi o wyniki, o twoje marzenia, jakie jest twoje największe marzenie, związane oczywiście tutaj z boiskiem? No, na dzień dzisiejszy na pewno ekstraklasa, tak? Chyba każdy zawodnik w Polsce marzy, żeby grać na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym i takie jest też moje marzenie, dlatego też zrobię wszystko, żeby w tej ekstraklasie jak najszybciej wylądować i mam nadzieję, że uda się to z GKS-em. Damian, trzymam za to kciuki i życzę ci powodzenia. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.